Witam bardzo serdecznie w grze Fifth Gear, piąty bieg, wersji na Atari ST. Więc rozpocznijmy rozgrywkę. Tak, mamy tutaj pojazd. Co tutaj mamy na dole? 5 pojazdów, pociski, paliwo, M-Guns, czyli można strzelać, turbo, prędkość, czas. Oto czasu mamy 9 minut na przejechanie, tak? Czyli start jest tutaj i finish jest w tym miejscu. Musimy objechać całą kulę ziemską, tak? Mamy 10 tysięcy kasy. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Są tutaj dwie drogi. O kurcze, rozwaliłem się na jakimś szyldzie z pistoletem. A, można cofać, ale tutaj jest naprawdę... Trzeba powoli się posuwać. Tak, tutaj jest sklep. Tak, wciśnijmy. Tak. Co możemy w sklepie kupić? Missile Launcher, czyli wyrzutnia rakiet, jak najbardziej. Rapid Fire Equipment weźmiemy. I jeszcze weźmiemy parę pocisków. Dobra. Exit. Dobra, teraz zobaczmy, czy tam można gdzieś wyjechać. Nie no, nie, naprawdę? To ja muszę się cofnąć? Ach, no to się dobrze cofnąłem. Ale dobra, zaraz sprowadzę sobie. A spacją możemy sobie zmieniać między pociskami, a między zwykłą bronią. No dobra. No to jedźmy. No trzeba przyznać, że jest gra dosyć... Oj! A, no kto by się spodziewał? Tam jakiś samochód już był, który no niestety już tam zaczął we mnie strzelać, tak? Dobra, już teraz wiemy. A teraz ja mu przyłożę. Jaki mam zasięg? Trochę większy. Tylko trafić go to będzie... O! Wzrasta mi damage, jak uderzam o krawędź. Czyli uszkodzenia mi wzrastają. Oj, uciekaj. Teraz którędy? Tędy czy tędy? Dobra, pojedziemy tędy, bo jest szerzej, to może zobaczy się. O, coś tutaj mamy. Co to jest? A, paliwo. Dobra, fill it up. No tak, mamy czas, mamy paliwo. Fuel, dobra. O nie, tam nie ma przejazdu. Muszę to jakoś nawrócić. Ciężko się jedzie się do przodu, trzymając kierunek do góry, więc jest tak troszeczkę niewygodnie sterować, ale ma to sens. Dobra, jedziemy tędy, mamy jeszcze tylko... O, w drzewo wjechałem. Szczęście się nie rozwalam na drzewie. O, jeszcze we mnie strzelają. Ale rośnie mi dem. A to co? Aha, chyba tutaj będzie więcej. Chyba tutaj będzie... No nie! A, teraz przynajmniej jak tutaj dojechałem do fuel, to mogę z tego miejsca zaczynać, no to chociaż tyle. Ale ten czerwony samochód to był chwyt poniżej pasa. O, żem wjechał, game over. Wow, nie wiem jak to przejść... Jak to można w ogóle przejść, jak to jest takie... No trzeba przyznać, bo dosyć trudne. No i spróbujmy jeszcze raz. Dobra, najpierw kupimy... Już nie wiem po co i takich nie używam. Ale dobra, kupmy, żeby wszystkiemu stało się zadość. Dobra, tu trochę do przodu. To... No nie, no w co ja wjechałem? Za karę to drzewo zepsuło. Dobra. No to jest po prostu troszeczkę w tej grze niesprawiedliwe. No wystarczy, wystarczy. Dobra, kupmy. Mam czepko. O, gdzieś mi uciekło. 7. Weźmiemy 10. Dobra. Teraz jadę tyłem. Patrzyłem
wyjadę stąd. Uj. Wyjechałbym, tylko sobie zapomniałem, że tam jest właśnie ten kamień. No, te kamienie to jak jaja gigantyczne. Wyglądają jakieś, nie wiem, dinozaurów czy coś. Ale tutaj wiem, że dam radę go załatwić, a on mnie zawsze trafi. A ja się muszę ustawić idealnie, a to mnie zawsze trafi. Dobra, nie jadę teraz tamtędy. Z tego względu, że tutaj mam paliwa bardzo dużo. Więc pojadę tędy. O, już. Aha, tu jest wiem co, ale tutaj jest waga za szczelego. Strzelaj, dobra. A ty. Rozpęd. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Dobra, wyhamuję troszeczkę. O, a tu co jest? Ekstras. Czy jakieś specjalne rzeczy. Zobaczymy. Stój. Co tu mamy? Turbo Boost Equipment. Aha, czyli turbo sobie można kupić. Dobra, weźmiemy. Ile mi zostało? 1800. Helium Tires. Weźmiemy. Ciekawe, gdzie tu się pieniądze zarabia. Chyba po przejechaniu chyba całości. No i co, mamy to turbo jakieś? A, jest tam, wcisnąłem lecący. Dobra. Muszę wyjechać z tego miejsca. Wolę jednak tak pojechać. Zaraz, wybiorę sobie te pociski, zobaczymy co one są warte, czy o ile w ogóle, cokolwiek. O kurka, jak tam ten jedzie. Aha, tylko sobie jeszcze w niego trafmy, tak? Dobra. Aż tyle. A tutaj nic nie można tymi... A! Chyba wiem po co są rakiety. Proszę, proszę. Ciekawe, czy zwykłą bronią też da się to strącić. Nie wiem, ale być może nie. Czyli tutaj jeszcze mamy takie przeszkody. A to buzerka. Dobra. O, co to tam lata? Jakiś helikopter, tak? No jak tu jechać szybko? Ja nie znam w ogóle trasy, nie wiem gdzie co jest, to trzeba by się nauczyć na pamięć. Gdzie mnie tu szczelasz, ty? Oj, już bym wjechał w coś. No, muszę naprawdę powoli jechać. Myślę, że... no po prostu miałem fuksa niesamowitego, że akurat tą drogę wybrałem. No, gdzie jest ten czerwony? Jak on to jeździ? Jak pijany. Co, pojechać gdzieś? O ty skurkowańco ty. Pojawił się nie wiadomo skąd. Dobra, ale może mu umknę. Fuel. Paliwo. I stój. Ajajajajaj. Aj, ale zaczynam stąd. Dobra, mniej więcej to już wiem jak jechać. Kurde, ale to jest... A to są te działa, tak? O, turbo mam jakieś. Nie wierzę, mogę latać. Świetnie, ale zaraz sprawdzimy, czy M-Gun, czy dam radę go, o ile przeżyję to coś rozwalić. Nie, a missiles? Aha, no tak jak myślałem, że nie da się tego... No, żem wjechał. Kurczę, ciężko się bardzo steruje, naprawdę. No. Jeszcze raz spróbuję zagrać, ale bardzo, bardzo ciężko się steruje. No, gra wymaga wprawy, naprawdę. Szkoda, że na to game over musi to się... O, jakiś wpis mam jeszcze, proszę, proszę. No nie, wpis w ten sam sposób działa, no nie wytrzymam. Dobra, to ja tutaj wezmę... Niech będzie coś tam i dam... Enter, jak na to Enter wjadę. Dobra, jest. No trzeba przyznać, że ten wpis też jest pomysłowy. Dobra, to co musimy kupić, to kupujemy. Więc na pewno pociski, bo mi się przydadzą na te działa, które tam były, ale teraz już nie dam się tak załatwić. Ja jeszcze muszę trochę dalej wjechać, dobrze. Dobra. Jest, jest. No, ucieka mi troszeczkę gdzieś ta wajcha, dobra. Nie wiem, czy 10 tych to troszeczkę nie za mało, ale załóżmy, że wystarczy.
Dobra, wycofam się. Tak, żebym w tego kamienia nie wjechał jeszcze. O, jak tu jest ciężko wyrabiać. Dobra, teraz tyłem. Okej. A co jakbym w finisz wjechał? A tu... Chciałem se sprawdzić, żebym se sprawdził. Kurka wodna. Dobra. Przynajmniej coś już wiemy. Te pojazdy można rozwalić zwykłym strzelaniem, tylko trzeba po prostu dobrze trafić. No, właśnie to, że tutaj no, nie mam tej wprawy takiej w kierowaniu tym pojazdem. I dlatego moja wycieczka tutaj się raczej dość szybko kończy. Przeważnie. Dobra, uciekam ci, co będę tam z tobą walczył. Chodź, stój, powoli. Wyprostuj się. Uwaga, bo to czerwony, ale uwaga, tak wyminęliśmy gościa. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. Ekstrasy. Stój, jaki. Wtedy, kiedy nie chcę być szybko, to jestem szybko, tak? O. Okej, dobra. Turbo Boost Equipment, dobra. Żebyśmy sobie latali nad jakimś przeszkodami. No, to jest dobre. Helium Tires, dobra. Dobra, tylko tak, to nic nie da, jeśli będę... Jeśli będę takie rzeczy robił, to nic te moje zakupy nie dadzą. Czego ja taki szybki jestem? Wow, ale jest normalnie... Po prostu jest trudno. Ale przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Graficznie gra prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Ładna grafika jest, trzeba przyznać. Jak na komputery 16-bitowa, to grafika jest naprawdę świetna. Tylko jest po prostu dość trudna ta gra. Ja podejrzewam, że jakby tak troszeczkę się wprawił, to myślę, żeby całkiem nieźle tutaj daleko zaszedł. Nie, nie w tą stronę. Jeszcze właśnie też nie mam rozeznania, jak do tyłu jadę, w którym kierunku potem dać drążek. I dlatego też jeszcze wpadam w te kolizje. Stój! Ach, udało się, ledwo co. Ledwo co. W każdym razie gra jest ciekawa, zapowiada się ciekawie. No, już troszeczkę nabieram wprawy, to już... Aha, teraz wiem, że szybko trzeba jechać, bo ten czerwony... I proszę Państwa, pięknie. Pięknie. Ekstrasy, tak, ekstrasy. Bo teraz już nie skop tego. Panie kolego, Turbo Boost, tak, musimy to mieć, bo no nie stać mi na nic innego. Jeszcze nie mam pojęcia, jak tutaj w tej grze się pieniądze po prostu zarabia, ale jest coś takiego jak zarabianie pieniędzy, ale musi być, skoro za te pieniądze coś kupujemy, prawda? Ach, musiałem w ten kamyczek jakiś uderzyć. Muszę tutaj wolniej trochę jechać, bo ja tak się trochę za bardzo spieszę. O, skubaniec, zapomniałem się o nim, po prostu. Dobra, będzie tutaj jeździł jeszcze, czy już go nie ma? Chyba już go nie ma. Aha, masz za swoje. Tamten nie ładuje, ale dobra, zostawię go w spokoju. Może na później będą potrzebne też te misail, to muszę uważać, bo żeby znów jakiś samochód się nie pojawił. No jak tutaj naprawdę, nie wiem jaka długa jest ta trasa, ale naprawdę jeśli... O, skubaństwo. Ale jeśli faktycznie ten czas, który jest 9 minut, a ja z taką prędkością, no to chyba nie mam szans, żeby to przejechać. To było coś czerwonego, nie? Tak, wiedziałem.
A, to turbo to jest fajne, bo to można za każdym razem przeskakiwać, ale musimy to rozwalić, to czerwone coś. No dobra, dawaj, chodź tutaj. Krzyżowy ogień. Jest. A widzisz ty. A widzisz ty. Dobra, fuel, ile mam? 91. To nie będę tankował na razie, bo jeszcze. A, co tutaj jest? Chyba na tym się można wybić. No jestem dalej niż byłem teraz. A, dobra, myślałem, że to się o to rozbija, to jest tylko tory. Nie wierzę, że muszę przez to przejechać. Poważnie. Nie. Nie. Nie, no, po prostu rewelka. Jeszcze pociągów tutaj nie było. Czy pociąg da się zeszczelić? Dobra, chyba nie. O, ledwo co? Dobra. Teraz mi się przypomina ten komando. Też tam był taki most, takim czymś. Dobra. Aha! Za szybko. Ale jak widać, robię coraz lepsze postępy jednak. No, odkrywanie tej całej mapy tak, z taką prędkością, to podejrzewam, nie wróży wielu sukcesów. Właściwie nie wróży moim zdaniem żadnych sukcesów na ukończenie, powiedzmy, tej trasy. Podejrzewam, że to nie jest cała gra. Tylko później będzie może nowy świat, nie wiem, trudno powiedzieć. Nigdy mi się nie udało tego osiągnąć w każdym razie. Więc tak wygląda ta gra. Wiadomo, o co chodzi, jest kupowanie. Nie wiem, jak się zarabia. Może w zależności od czasu, jaki się zdobędzie i dojdzie się do końca, to wtedy dostaje się jakąś garę pieniędzy. Trudno mi to powiedzieć. Nie wiem, ile musiałbym grać, aby mi się udało to przejść. W każdym razie graficznie bardzo fajnie gra się prezentuje. Zachęcam do prób. Jeśli ktoś ma tylko mocne nerwy, więc myślę, że wystarczy, jeśli chodzi o tą grę. Więc do usłyszenia w kolejnych wideorecenzjach gier retro. Pozdrawiam.